Cześć, z tej strony Neutrala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, i dzisiaj zajmiemy się tematem Wiedźmy. Temat dość prosty, przyjemny i na pewno ten odcinek nie będzie jakoś bardzo długi. No ale sporo osób mnie pyta, co na przykład robią te owocki, które się pojawiły u Wiedźmy. Bo jak ja nagrywałem ten poradnik do Wiedźmy w 2020, to jeszcze ich nie było. No więc myślę, że warto to również zaktualizować. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discord na Instagrama i na Twitcha. Linki są przypięte w komentarzu oraz opisie. No i możecie przede wszystkim pisać komentarze. Jeżeli czegoś nie zrozumiecie, coś nie będzie dla Was jasne, to piszcie. Chętnie postaram się Wam pomóc, wyjaśnić no i wiadomo, coś tam ewentualnie dopowiedzieć. Jeżeli chodzi o Wiedźmę, jak ją odblokować? Ona nam się odblokowuje na 66 poziomie. Jak wbijemy 66 poziom na naszej postaci, to wtedy pojawia nam się takie, takie chyba okienko, że tam Wiedźma odblokowana. Na Natomiast, żeby wejść do tej wiedźmy, jak już mamy ten poziom 66, to albo wchodzimy sobie w gabinet magii i tutaj klikamy tą niepozorną księgę, albo ewentualnie dwa razy na gabinet magii i wtedy również do tej wiedźmy przechodzimy. O co w ogóle chodzi u wiedźmy? Co to nadaje, jak to działa, co to są tutaj te zwoje tak zwane, już oczywiście wszystko tłumaczę. Jeżeli chodzi o Wiedźmę, to Wiedźma codziennie chce jakiś inny itemek do swojego kotła. No i tu mamy zresztą napisane, że na przykład dzisiaj chce nakrycia głowy i tu mamy również taki znaczek, jak widzicie, co danego dnia chce. Nie jest to jakieś schematyczne, może być tak, że na przykład, nie wiem, przez dwa tygodnie nie będzie chciała żadnych tam czapek czy coś takiego. To jest po prostu losowe, nie ma żadnego schematu, kiedy ona chce dany itemek. Po prostu codziennie o północy się to zmienia i tak jak mówię, jest to losowe. No i ma za takie itemki, które ona akurat danego dnia chce, płaci nam dwa razy więcej golda. No i zobaczcie. Teraz, na przykład, jak mamy tutaj czapki i wejdziemy sobie do naszego ekwipunku to te czapki nam tak błyszczą, myślę, że to widać ta czapeczka nam fajnie błyszczy, no i ta czapeczka nam również fajnie błyszczy, tutaj tak samo zresztą no i zobaczcie, ta czapka na przykład normalnie można ją sprzedać za troszkę ponad 5 milionów, natomiast mamy w nawiasie napisane do kociołka i to już kosztuje 10 milionów więc właśnie ludzie bardzo często jak już nawet mamy wszystkie zwoje, to ludzie bardzo często zbierają jakieś itemy do wiedźmy, czy one kosztują 2,5 milionów czy kosztują 5 czy 10, to zbierają. Małe, dużo osób mnie pyta, po co ja w ogóle tyle itemków mam w ekwipunku. No to właśnie dowiedźmy, żeby to zbierać i jak danego dnia wiedźma będzie chciała część z tych itemków, to ja jej to sprzedaję i dostaję dwa razy więcej golda, aniżeli jakbym sprzedał normalnie. Bo zobaczcie, mówię, tutaj mamy 5 milionów, a do kociołka mamy 10. Jak klikniemy sobie prawym na itemek, to możemy od razu go sprzedać do kociołka, a możemy sprzedać normalnie, no i mamy dwa razy mniej tego goldzika. No i dokładnie, tak naprawdę to jest główne klub, powiedzmy, tej wiedźmy. To jest to, co najbardziej nas interesuje, czyli to, że daje nam codziennie za jakiś tam rodzaj itemku dwa razy więcej golda. Ja sobie mogę sprzedać to, mogę sobie sprzedać to. No i jak widzicie, wrzucamy tutaj do jej tego kotła i ona daje nam po prostu więcej golda. Jeżeli chodzi o to, po co w ogóle wrzucamy te itemki do, do tego kotła, no to wiadomo, jak już mamy wszystkie. Wszystkie te zwoje tutaj na samej górze, jak już wszystko to mamy, to głównie po to, żeby zarabiać więcej golda. Natomiast zanim my te wszystkie zwoje odblokujemy, to tutaj w lewym dolnym rogu tej wiedźmy mamy coś takiego jak zebrano 54,84%. No i właśnie cały serwer, ja teraz jestem na W60, więc całe W60 się tak jakby wspólnie zbiera, codziennie wrzuca itemki do tej wiedźmy, żeby ona nam przygotowywała tak zwane czary i te czary są bardzo przydatne. Te czary są bardzo tutaj pomocne dla naszej postaci. Więc po prostu fajnie, jak jest jakiś serwer aktywny, jak dużo osób na tym serwerze gra, dużo osób szybko wbije tą wieźmę, Bo wtedy, im więcej ludzi wrzuca, powiedzmy, do tego kotła itemki, które wiedźma chce codziennie, tym szybciej te procenty rosną. Potem, jak tu będzie 100%, to nam się pokaże data, czy to będzie ten sam dzień, czy kolejny dzień. Przeważnie jest to kolejny dzień. No i kolejnego dnia nam się tutaj na górze pokazuje czar na jakieś nasze itemy, gdy już albo to może zaraz przejdę. Co się stanie, jak już Wieźma po prostu te wszystkie czary nam da. Natomiast dobra, może teraz przejdziemy, bo tu nam jeszcze jednego czaru, jak widzicie, brakuje, jeszcze go zbieramy. Natomiast przejdziemy sobie na takie W50, gdzie już od dawna wszystkie czary mamy. Z tego co wiem jeszcze tutaj mogę dopowiedzieć, im chyba serwer ma więcej graczy, tym jakby od tego zależy jak szybko te czary dostajemy. W sensie wiadomo, jak, jak jest jakiś serwer bardzo z dużą populacją to jest taka bardziej plotka, coś takiego mi się obiło o uszy, nie wiem czy faktycznie tak to działa ale tak jak mówię, jeżeli serwer ma ogromną populację to wtedy ta wiedźma oczekuje od serwera tak jakby więcej tych itemków i wolniej te procenty lecą. Jak serwer jest jakiś słabszy, jak jest mniej graczy na nim טוב e, תדהם szybciej te procenty się uzupełniają i szybciej ta wiedźma nam daje zwoje no i dobra, jak widzicie tutaj na W50 już mamy wszystkie te zwoje no i co nam poszczególne zwoje dają zaczaruj swój talizman, aby zwiększyć szansę na łupy w najazdach na innych graczy, tutaj tego do końca nie rozumiem szczerze mówiąc nie wiem czy to chodzi o łupy w najazdach na innych graczy, to ja bym raczej zrozumiał, że tutaj chodzi po prostu o atakowanie w twierdzy, no bo jak najeżdżamy na inną twierdzę jakiegoś gracza to może to nam daje po prostu więcej surę Ewentualnie daje nam to, że jak pokonamy kogoś na arenie, to nam daje więcej golda za niego. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym. Lepiej to mieć zaczarowane, aniżeli nie. Ja jestem dość prosty, prostym człowiekiem, jeżeli o takie rzeczy chodzi. Nie zagłębiam się w szczegóły. Jak coś mi daje coś więcej, to po prostu to czaruje i wszystko. Kolejny mamy: Zaczaruj swój pierścień, aby znajdować więcej złota podczas swoich przygód. Czyli tutaj chodzi o, po prostu o golda. Z karczmy. Jak robimy misję w karczmie, to to jest warto mieć zaczarowane, żeby więcej tego złota dostawać. Zaczaruj swój amulet, aby częściej znajdować przedmioty podczas swoich przygód. Tutaj oczywiście chodzi o to, że tak samo jak robimy misję w karczmie, to mamy jakąś tam szansę z tego czaru, żeby nam jakiś itemek poleciał, żeby więcej tych itemków leciało i tak dalej. Dalej mamy rzuć czar na swą zbroję, aby znajdować więcej grzybów podczas zadań. Wiadomo, pierwsza misja codziennie na koncie daje nam grzybka. To tak zawsze działa zawsze jak Zrobimy pierwszą misję, to z niej dostaniemy grzybka. No a tutaj jeszcze sobie dzięki temu czarowi, że tak powiem, zwiększamy. Szanse na te grzyby no z misji, po prostu, nie? Kolejny czar, jeden z lepszych, tak na dobrą sprawę. Zaczaruj swoje rękawice, aby częściej wyciągać broń Jako pierwszy rozpoczyna zawsze osoba z wyższym współczynnikiem reakcji. No i właśnie, ten czar jest bardzo fajny, bo oprócz tego, że działa tutaj na nasz ekwipunek, to działa również na ekwipunek pachołków. Pachołkom też możemy tutaj czarować rękawice, i na nie też to działa, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Kolejne mamy: Zaczaruj swoje nakrycie głowy, aby otrzymać dodatkowe punkty doświadczenia podczas wykrywania przygód, no to tak samo podczas misji w karżmie więcej ekspa. Kolejne, bo też mnie dużo osób o to pytam. Zaczaruj swój pas, aby mieć dodatkowe piwo raz na jakiś czas. I to chodzi o to, że mamy tutaj, jak widzicie, ja mam dużo osób na starcie serwera, ma tylko 10 piwek, a jak ten czar na serwerze się pojawi na ten pasek, to tych piwek mamy 11. No i to pierwsze piwko jest za darmo, czyli możemy sobie, jak mamy ten czar, to zrobimy te 100 awanturniczości, które dostajemy codziennie, i potem jeszcze jedno możemy wypić, właśnie za darmo z tego czaru na pasek, i dzięki temu codziennie, jak mamy już ten czar od wiedźmy, możemy sobie robić zamiast 100 awanturniczości, to 120, nawet jako gracze free to play. Dobrze, dalej. Zaczaruj swoje obuwie, aby skrócić czas swych przygód. To po prostu misje są delikatnie krótsze. Jak ktoś nie skipuje klepsydrami, to może sobie zaczarować. Ja tego nawet nie mam zaczarowanego, bo skipuje klepsydrami wszystko. No i kolejne to jest miecz zemsty. Zaczaruj swoją broń, aby zwiększyć obrażenia krytycznych ciosów. I to jest też jeden z lepszych czarów. W ogóle tak, jak ktoś startuje na MSR weże to takie najfajniejsze kombo, które chyba na EU1 nam teraz wyszło, to jest przede wszystkim broń, rękawice, no i tutaj dodatkowe piwko, to są w ogóle takie najlepsze czary, jak jeszcze potem jakiś, nie wiem powiedzmy tutaj. Jak jeszcze jakieś nakrycie głowy wleci, żeby mieć dodatkowego expa z tych misji, to w ogóle jest to jedna z lepszych kombo, że tak powiem na start. No i oczywiście tak jak mówię, mieczyk również można u swoich pachołków zaczarować, więc to też jest bardzo fajne, zwłaszcza jak robimy sobie loszki w strefie mroku. Yy, tyle. Jak widzicie, każdy czar kosztuje golda, w zależności od tego, jaki mamy level. No ja na tym levelu już muszę za zaczarowanie czegoś zapłacić 10 milionów. Jak jesteśmy tutaj na niższym levelu, no to oczywiście będzie to zdecydowanie Zdecydowanie tańsze, tutaj tylko 1 600 000, to jest też ważna sprawa. I co mogę więcej powiedzieć? Jak mamy takie wyszarzone, to znaczy, że mamy dany itemek zaczarowany, tak samo na jakimś naszym stojaku, pachołki i tak dalej. No, pachołki mają wszystko zawsze wyszarzone. Oprócz właśnie tych, tego czaru na rękawice i na broń, nie? Więc tutaj, no, one akurat mają zaczarowane, ale jakbym powiedzmy, chociaż nie, teraz chyba nie mam, chyba że tu. O, na przykład zobaczcie, jak Magusiowi teraz zmienię brońkę na taką, no to nagle to wskakuje do zaczarowania, robi się takie jasne, że mogę kupić ten czar. Za te 10 milionów. Nie będę tego oczywiście robił, no ale rozumiecie o co mi chodzi. No i tak samo tutaj. No ja mam wszystko poczarowane oprócz tych butów i tak to wygląda. Jeżeli jeszcze chodzi o czary, no to każdy, każda nasza garderoba, że tak powiem, każda część garderoby ma tam swój czar. No i on jest widoczny pod nazwą tego. Zobaczcie. Tutaj mamy czar tak na fioletowo powiedzmy jest to napisane. Czar złoto z areny. Aha, czyli to, to jest to, tak. Tak, czyli złoto z areny plus 20%, okej, okay, czyli tu nie chodzi o twierdzę, dopiero teraz to do mnie dotarło, czyli tu chodzi o te najazdy w arenie, że tak powiem, jak się z kimś bijemy, dobra, no to mamy to chociaż jasne, dobrze, że teraz to do mnie dotarło Tutaj mamy premia do złota, 10% za zadanie Tutaj mamy dodatkowe piwo jedno na dzień, tutaj mamy znajdowanie plus, no, plus 10% szansy na znalezienie przedmiotu, tutaj mamy plus 5% do obrażeń, butów nie mam zaczarowanych, tak jak wam pokazywałem Tutaj mamy te że Pierwsi wyciągamy broń. Tu mamy znajdowanie grzybów plus 50% szansy. No ale wiadomo, bazowa szansa jest bardzo niska, więc to plus, za, plus 50% za dużo nie daje no i mamy premię do PD plus 10% za zadanie, wszystko mamy to ładnie napisane, jak to mamy zaczarowane, więc myślę, że z tym nie ma problemu, no i teraz to co nam doszło nie tak dawno, czyli robienie po prostu yy, jakiś yy, miksturek dużo osób mnie pyta, hej wchodzę do wiedźmy, yy, po co w ogóle są te owocki, w ogóle jeszcze wam tylko dopowiem, że zobaczcie, mimo że teraz już tutaj nie mamy żadnego napisu, nie zbiera nam, no bo już mamy oczywiście yy, wszystkie czary zrobione, że tak powiem, to mimo to ona codziennie chce co innego, teraz na przykład dzisiaj nakrycia głowy tutaj mamy też pokazane, że to jest nakrycie głowy to też na różnych serwerach, bo tu akurat się tak trafiło, że mamy to samo, ale na przykład na EU1 chce o, na EU1 też chce nakrycie głowy, co jest mi się wydawało, że to każdy serwer o dokładnie, na W55 na przykład chce pierścienie, nie? więc to zależy od serwera to też jest istotne, no ale widzicie no mimo, że już nie zbiera tych procentów swoich, mimo, że już mamy wszystkie zwoje u niej odlokowane, to mimo wszystko codziennie coś innego chce i możemy te ogolda sobie farmić jeżeli chodzi o owocki, to za owocki robimy mikstury od razu mówię, jest to nieopłacalne jest to zupełnie nieopłacalne do bardzo wysokiego poziomu, 10 takich owocków, jak widzicie, jak bierzemy tutaj do ręki do łapki swojej to nam zabiera od razu 10. 10 takich owocków to jest jedna mikstura w zależności od koloru. Wiadomo, pierwsze to jest mikstura na HP, to jest oczywiście ta miksturka XXL, czyli największa, żeby była jasność, ale zależy od koloru. Tutaj mamy. HP, tutaj mamy zręczność, tutaj mamy inteligencję, tutaj mamy szczęście i tutaj mamy siłkę, no nie? Więc tak to po prostu wygląda, ale tak jak mówię, jest to zupełnie nieopłacalne i nikomu nie polecam tego robić. Jaka jest taktyka na te owoce, bo je, też jakaś jest, o dziwo. Przede wszystkim tak, wiadomo, jedzonka zużywamy, żeby karmić pupile, to jest najważniejsze i na tym się fokusujemy, nic innego nas nie obchodzi. Jak już te pupile mamy na maksa, to i tak nie robimy potek, i tak wstrzymujemy się tutaj, zbieramy te jedzonka jak tylko możemy, i bodajże. Że na 632 levelu, jak się nie mylę, wydaje mi się, że tak. Zawsze zastanawiałem się, czy to był 623 czy 632, ale chyba 632, zawsze na tym levelu yy, zaczynamy tę jedzonka zużywać. To jest oczywiście bardzo późny late game, yy, mało kto dociera do takiego etapu gierki, ale tak jak wam mówię. Yy, wtedy robimy dopiero za te owocki które nam się już uzbierają po tym jak wszystkie pupile mamy wykarmione, bo do tego levela już na pewno będziemy mieli pupile skończone od dawna, wtedy je robimy dlaczego? Ano dlatego, że na tym levelu mamy tak jakby maksa golda ze wszystkiego a co za tym idzie mamy również potki, które kosztują 10 milionów więc 10 takich owocków to nie jest liczone, że dostajemy za to potkę że tak powiem, tylko to jest liczone, że dostajemy za to 10 milionów golda czyli po prostu 10 takich owocków to jest dla nas jedna statystyka, dlatego z Zbieramy te owocki, czekamy, a jak będziemy mieli poziom 632, to robimy potki, sprzedajemy je i dostajemy za każde 10 owoców jedną statystykę, więc no mówię bardzo długo nas te owoce nie interesują jest to zupełnie nieopłacalne, 10 owoców jak za jedną potkę na 3 dni, no to jest słaby deal, więc w ogóle tego nie róbcie, odradzam, jak ktoś ma ten 632 level, to wtedy może sobie te potki pozużywać, porobić miksturki, posprzedawać je i zarobić dodatkowego golda i zboostować swoją postać właśnie yy, poprzez tutaj dodanie tego golda w statystyki wszystko, wydaje mi się, że wszystko, bardzo Wam dziękuję za uwagę, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jak coś powiedziałem niejasno, jak czegoś nie zrozumieliście, jak coś powiedzmy pominąłem, to piszcie w komentarzu, chętnie odpowiem i wyjaśnię. Subskrybujcie z dzwonem, oczywiście, zostawiajcie kciuka w górę pod tym filmem, pamiętajcie o tym. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i wszystko. Dzięki ślicznie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.